7 meczów w Ekstraklasie, kilka w Pucharze Polski, także na przełomową wersję dla młodych na pewno uznać. Jeszcze parę tygodni temu mówiłeś, że liczysz na to, że w ostatnim meczu trener Pawłowski wystawi cię w pierwszej jedenastce, bo tak było też jakiś czas temu z Wojciechem Pawłowskim, no i chyba nie zapomniał, tak? Na pewno trener to wspomniał, jak grałem w miarach przed meczem, że chce, żebym jeszcze zagrał w Ekstraklasie. A dzisiaj się jakoś tak złożyło, że Mariusz miał drobny uraz i trener nie chciał ryzykować jego zdrowia, to postawił na mnie. Jak byś ocenił ten ostatni występ? Dużo ci brakuje jeszcze do powiedzmy pierwszego składu, obiektywnie mówiąc, czy... Ciężko samego siebie oceniać, no. Na pewno z każdym treningiem trzeba się starać jak najmocniej i dążyć do celu. Czyli żadne wypożyczenie w nowym sezonie, tak jak wcześniej była Trunowa, do pierwszej ligi nie wchodzi w grę? Zależy, jaka będzie ta sytuacja z bramkarzami, rozmawia się sytuacją Mateusza. Jak to będzie na pary, czy Mariusz zostanie ze mną tylko jako jeden, dwa. Mam nadzieję, że tak będzie i zostanę wyrzucony na dłuższy czas. To kto najgłośniej skakał i kto najgłośniej śpiewał teraz w szatni po meczu? Zazwyczaj Peter Gajca robi największą rozruchę.